Dane są cztery liczby, podane tutaj po przecinku. Suma trzech spośród nich jest równa 0. Którą liczbę należy odrzucić, aby pozostały te trzy liczby, których suma będzie równa 0? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W tym zadaniu tak naprawdę zajmiemy się dwiema liczbami, pierwiastkiem z 8 i minus pierwiastkiem z 18. Z tych dwóch liczb można wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Jak to robimy? Bierzemy liczbę podpierwiastkową 8, dzielimy przez liczby pierwsze, czyli takie, które mają dwa dzielniki, 1 i samą siebie. Tutaj wypisałem przykładowe liczby pierwsze. Mają one zawsze dwa dzielniki, 1 i samą siebie. 8 dzielimy na 2, wychodzi nam 4, 4 podzielić na 2 to 2 i 2 dzielimy na 2 to 1. Zatem pierwiastek z 8 możemy rozpisać jako 2 razy 2 razy 2. 2 razy 2 to jest 4, a pierwiastek z 4 to jest 2, więc to jest ta 2 wyłączona przed znak pierwiastka, a to będzie 2 pod znakiem pierwiastka. Więc napiszmy, że pierwiastek z 8 to jest 2, pierwiastek z 2. Podobnie możemy zrobić z minus pierwiastkiem z 18. Bierzemy 18 i dzielimy ją na 2, otrzymujemy 9. 9 na 2 się nie dzieli, ale dzieli się na 3, więc wynik wpisujemy na dole. 9 na 3 to 3 i 3 się dzieli jeszcze na 3, to 1. Pierwiastek z 18 to jest iloczyn 2 razy 3 razy 3. 3 razy 3 to jest 9, ale pierwiastek z 9 to 3. Więc to jest ta trójka wyłączona przed znak pierwiastka, a to jest ta liczba, która się nie pierwiastkuje, więc ona zostaje pod pierwiastkiem. Więc możemy napisać, że tutaj w punkcie D mamy liczbę minus 3 pierwiastek z 2. I teraz zauważmy, że liczba z punktu A i B to łącznie będzie 3 pierwiastek z 2, a tutaj mamy w punkcie D minus 3 pierwiastek z 2, więc liczby z punktu A, B i D łącznie dają nam 0. Więc należy odrzucić liczbę z punktu C, aby suma pozostałych liczb była równa 0. Stąd tutaj zaznaczamy odpowiedź C. Więcej zadań i testów na matwiz24.pl. Jeśli Ci pomogłem, daj suba i łapkę.